Witam, przedstawiam chwyty Ergon GXR w rozmiarze L. Są to obecnie najlżejsze gripy Ergona zaprojektowane specjalnie do jazdy XC, trail i maratonów. Produkowane są w Niemczech ze specjalnego rodzaju gumy Aircel, która wykorzystuje drobne pęcherzyki powietrza sprawiające, że chwyty są lżejsze i bardziej komfortowe. Dzięki temu GXR-y w największym rozmiarze ważą jedynie 96 gram, do tego należy dodać 9-gramowe korki. Taką wagę uzyskano również dzięki maksymalnemu uproszczeniu konstrukcji. W odróżnieniu od pozostałych chwytów Ergona, GXR-y nie posiadają skręcanej aluminiowej obejmy oraz wewnętrznej usztywniającej plastikowej tulejki. Taki zabieg ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony chwyty są lżejsze, tańsze w produkcji i mogą mieć grubsze ścianki, dzięki czemu lepiej tłumią drgania i jazda na nich jest przyjemniejsza. Z drugiej jednak są kłopotliwe w założeniu i ustawieniu. GXR-y posiadają specjalny ergonomiczny kształt mający redukować zmęczenie rąk oraz wytłoczenia zwiększające przyczepność dłoni. Występują w dwóch rozmiarach i czterech kolorach. Niebawem Ergon ma też wprowadzić najlżejszą zawodniczą wersję Team w innych barwach. A jeśli interesują Cię też inne gripy i części rowerowe, to zapraszam Cię do obejrzenia moich pozostałych filmów, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Ergony ważą trochę więcej niż Essie, ale są wykonane z gumy, a nie z pianki silikonowej, więc nie rozerwą się po pierwszym upadku i nie zetrą tak szybko. Są po prostu wytrzymalsze i nie trzeba na nie tak uważać. W zestawie znajdziemy korki kierownicy, które są lepiej zaprojektowane niż wcześniejsze produkty Ergona, ale moim zdaniem i tak nadal numerem 1 i prawie niezniszczalną opcją są barendy Audi. Tak wyglądają GXR-y na tle Ergonów GA2 i Esculabów 711R, o których film już niebawem. Uważam, że GXR-y to bardzo dobre chwyty, co dla mnie niezwykle istotne, produkowane są w całości w Europie. Można je kupić już od 60 zł, a reputacja Ergona gwarantuje ich wzorową jakość i to, że sporo zniosą. Więc jeśli zależy Ci na niskiej wadze, wygodzie, trwałości i nie przeszkadza Ci utrudniony montaż, to mogę je serdecznie polecić. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!